Witam wszystkich z tej strony Nocturne, będzie to moje pierwsze Zagrajmy na tym kanale. Już kiedyś były próby na YouTubie, jednak na innych kanałach i nie dokończałem, ponieważ... No co? Albo problem z komputerem, albo problem z mikrofonem i różne takie bajery. Teraz trochę sobie naprawiłem komputer, to nic nie włączać. To będziemy mogli przeprowadzić całe Zagrajmy z Darkness oraz innych. Wszystko dobrze ustawione mam. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Darknik at the bottom. Czy tu jest? No jest. No to jest ok. Ja przeszedłem całą Darkness 1, ale włączę wam, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Okay, you know how this story starts. In the beginning. No i tyle wam puściłem. Nie ma napisów, to nie ma sensu, myślę. Nie wiem, czemu miałem włączone napisy, z tego co wiem. Na lołach, tak, tak. Wszyscy się teraz śmiecie. Jaki mam wooden computer. Gdzie są te subtitles? O. No dobra, no tam. Co się zdarzyło? Nasz wujek chciał nas zabić. Wujek po prostu przygarnął nas po tym, jak nasi rodzice zginęli. Nasz ojciec był też posiadaczem Darknessa. I chciał po prostu nas zabić. W sumie do końca nie wiadomo, czy on nas chciał nas zabić, czy uratować, żeby po prostu, żebyśmy my nie musieli się z tym Darknessem męczyć. No i cała gra jedynka polega na tym, żeby się uporać z tym swoim złym wujkiem i wejść na szczyt mafijnej hierarchii. Nasza dziewczyna Jenny ginie przez Darkness. Po prostu kochał ją nad życie, nasz Jack Estacado, a ona umarła przez Darknessa i chcąc nie chcąc próbuje powstrzymać Darkness. Na razie mu się to udaje, a co się stanie przez całą dwójkę, to zobaczycie. Right around the time he died, my father said to me, he said, Jackie, you can't outrun your fate, but you sure as hell gotta try. I didn't really know what he meant back then. See, there was something inside me, something terrible. Waiting to get out. And when it did, it made me watch the only thing I ever cared about. Get her brains blown out right in front of me. O tym, co mówiłem przed chwilą. Then it gave me the power to make things right. The kind of stuff you only see in your worst nightmares. The killing only made it stronger, harder to control. Eventually, I found a way to bury it. Powiem wam, że gra jest dosyć krótka, ale ma fabułę milion razy lepszą niż na przykład taki Skyrim czy Call of Duty. Skąd też nie jest długą grą. Przynajmniej mi się bardziej podoba, bo te postacie są bardziej realne. Realne mówiąc o potworze z mackami. No ale po prostu wydają się ludzkie, tak? Te postacie nie są jakieś takie poryte. Ja już całego tak też poprzedłem, więc postaram się nie spoilować, choć może być ciężko. Hey Jackie, no, ale check dobra, out the rack on the brunette to your right. No, no, your other right. Drugie prawo, geniusz. That's his left, dipshit. Hey Jackie, check it out, they put up a picture of your dad. He was a good man, your father. Good man. Well look, this ain't no time to be depressed, come on boss, they got your usual table ready. Twins are waiting for you. Terrific. Hey, hey yo, Paul, you got some tickets to the game. My treat. All right, take care. Joe, what's what? Oh, Mr. Galvani, nice to have you back in town. Oh, Billy, how you doing? No, jak sobie widzicie, jest gra na low, a wygląda naprawdę bardzo dobrze jak na low. W sumie low na komputerach to myślę tak jak średnie na konsolach. Sorry about that, Gaston. Teraz zauważyłem, że na konsolach robią same średnie. Jeszcze nie widziałem naprawdę dobrze wyglądającej gry na konsolę, tak ten. Wiesz, to zależy. Mam zawsze sprzeczkę z moim kumplem na ten temat, ponieważ on twierdzi, że pecet i tylko pecet. No, dla mnie konsola, no, posiadam Xboxa. Chciałbym z niego też ponagrywać trochę rzeczy, ale nie mam karty, która by wyłapywała takie rzeczy. Może w przyszłości ją zakupię. O, widzicie? Już się rozkręciła gra. A w dosłownie 5 minut, albo nawet trochę więcej. I już mamy takie akcje. Gra jest naprawdę bardzo brutalna.
Szczególnie finishery Darknessa. No ale radę kończę, co wcześniej zacząłem. Jackie, you stay with me now. Chciałbym nagrać trochę gameplayów z Xboxa, takich na przykład Mortal Kombat Story Mode, Dark Souls. Jackie, listen to me. I'm gonna pull you out back. You gotta take this. Get these guys off our ass. Dead Space, w sumie na kompie mogę nagrać. Finish! Ale to już od razu zależy. Zaczęło grać. Mam zmasakrowaną całą nogę. Już nas trochę przygniotło. I tak jest najmniej zgodne. Skoro Battlefielda tylko potrafiłem grać po prostu i mieć dobre staty, to... Z naszego gangu zabili. To się wydaje totalnie niejasne na początku, ale zobaczycie, że wszystko się składa bardzo ładnie w całość. Na razie ktoś nam wyjazd zrobił do restauracji. To do tego nie mogę przyjść. To tak dziwnie wygląda, nienaturalnie. Można już się przyzwyczaić. Szczególnie, że nie trzeba im strzelać głową, nie są pancerni, tak? Dwa, trzy strzały i już będzie delikatne. To akurat nie jest taki problem, zobaczmy. Kwadrat. Czy jak to się nazywa? W dronie, no i tak jest. Jedna maska już. Cztery bronie myślę. To nie miejsca i wszystko punktowanie. Tylko to punktowanie się nadal, to jest tak zwana esencja Darknessu, która pozwala nam na upgrade'y i takie inne bajery. Ale to chcą nam wysadzić wszystko. No i im się uda. Ja się ulatniam do tego, tak że odginał, nie wiem. Po budynku prawie, że. Ale nie martwcie się, nie zginęliśmy tak długo jak mamy Darkness. Darkness nie pozwoli nam umrzeć. Według fabuły oczywiście. Zginąć można bardzo łatwo, jak się nie uważa. Never. Never again, you son of a bitch. Lord, checkpoint. Idziemy dalej. Mój Darkness ma naprawdę świetny głos. Nie jestem pewien, ale to jest wokalista grupy. Keep pushing him. Powiem wam dokładnie jak teraz. Huh, motherfucker? Chyba Fetal ma czegoś taką sławę. Come on, come over here. I've got something for you. Come on, come over here. I've got something for you. Come on, come over here. Jest wielki czas, Jackie nam mówił, że powstrzymał przez cały czas. Co to jest? Holy shit, it's the devil! Takie wielkie. Pewnie Plutonka, to gra. Myślę, że Plutonka będzie się ma świetną fabułę, to nikt by prawie do niej nie poszedł. Przynajmniej tak mi się wydaje. To nasza noga się regeneruje, więc Plutonkowi... Weź się chyba jedno. Jackie? To nasz przyjaciel Mini. What the fuck just happened, Penny? Who hit us? I don't know, boss. I don't know. After the explosion, I saw some guy with a limp. He had some weird-looking fucks with him. Nobody I recognized, though. Where'd that piece of shit go? Nah, they headed down the alley. The rest of our crew's out front, so you can meet up with him on the street. I'll be right there. I just need to get my wind back. Give him hell, Jackie. No, spoko. The rest of the guys are out on the street, boss. Head down the alley and meet up with him. Ja przepraszam, się trochę nie wyspałem. Tu się ujawni pierwsza z funkcji naszego Darknessa. Zabiliśmy go. Staram się rzucić w tym. Nie,
Chyba funkcja. Tu mi się właśnie to trochę nie podoba. To fajnie, bo dalej różne bajery, ale żeby w innych pozycjach, na przykład tak. Trzeba nawet tam coś można. Będzie mi ciężko to prezentować. To poszło. To trzeba przytrzymać i wtedy zobaczymy się ruch. A to jest tak, że trzeba najczęściej wychodzi coś takiego. O. Nie wiem, co to jest. To chodzi o to, nie? Bo to jest tak ciężko w sumie ogarnąć timing. Przez moment nie widzimy, co robimy. No i dobra. O, już nie będzie żadnego. Oh, I love this song. Dziewczyna, come on. What the hell? Jenny? Hey, wait! Niestety mam zbity. Lies. Początkowe takie wyzwanie Darknessu. No i pierwszy z egzekucji. Nigdy się nie odleci. Raczej nie powinno w to grać. Lepiej próbował chwytać broni z daleka. To headshot. Było The Media Chaos, coś takiego. I mają właśnie takie zagranie, czy coś tam. Na dniach postaram się zrobić zagranie Operation Raccoon City, nowego rezydenta. Ale to jak już wyjdzie, to jest już na pewno skończę. No tak, na sam szybko skończę, myślę. Hello, monkey. It's been too long. Give us a hug. Mam stresa trójkę do przejścia i później może też nagram. Tylko taki jeden raz pokazuję, nie za bardzo chcę. What's that smell? You tell me. Okay, from your noggin. W sumie inny raz nie wiem, byłoby tak źle. Come on, man. Let's move. Zgadzam się z szturmowcem. No tak, idziemy. Dobry mikrofuzji. Give us a hand with the door, would you, monkey? Mikrouzy, pierwszy relik. Reliki są takie rzeczy, które... ...zaczone Darknessem dają nam bardzo dużo esencji do ulepszania. Zaraz zobaczycie mój pierwszy upgrade zrobienia. Nazywa się Eat Hearts, czyli no, jak sama nazwa wskazuje, zjadamy serce, które wydobywają nam życie. To miejsce potrzebne. Tak, to tak. I co daje? To tak. To mi pokazuje najbliższe relikty, jak jestem niedaleko. To dostaje 20% esencji więcej niż jak zjadam serca i to tam dzięki co jest? No. Bollocks! It's locked! Do me a favor, let's see if you can open that box over there. Done and done! Jesus Christ! He's right in the...
went that way. Down into the subway. Where the fuck are these guys, Jackie? Dobra, na tym zakończymy nasz pierwszy odcinek z Grave of Darkness. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Spróbujcie, taki guziczek u góry. Trzymajcie się do następnego razu. Witam w dalszej części w dogranym materiale. Teraz powinien być już głos normalny. A czemu dograłem? Dograłem, ponieważ wydaje mi się, że tamten odcinek był przykrótki. 15 minut to jest tradycyjne, może mogę większe. No to stwierdziłem, że mogę. Co mi szkodzi? A z dźwiękiem to co? Bo strasznie ciężki głos i zagłosy. Po prostu nie odbywa mi naciszenie tak, jakbym tego chciał. To naciszenie na dźwięku to jest 40%. Teraz jest to Realtek HD Audio, więc jak ktoś wie, jak to można zrobić, łapie było. Proszę, tragedia. Miałem Sound Maxa, było dużo problemów na Windowsie 7, żeby zainstalować jego dźwięk. No, jakoś przynajmniej to działało, tak? Tutaj muszę się bawić. Jeszcze mogę kupić, czy nie bardzo mogę już kupiłem to też. Nie, nie widzę. Kupiłem coś takiego, że jak? Uderzę go. On tak też dało radę. Raczej spoilerów nie będzie. Przynajmniej się postaram, żeby to co jest dźwięk jakby reliku. Gdybyś
wsadzić w tej konsole, tak ładnie wchodzą. Kartą dźwiękową, coś jest nie tak. O, jesteśmy w szpitalu. Johnny fucking Powell. What are you doing here? And where the hell are we? Oj, coś jest nie tak z dźwiękiem. Obstawiam przyspieszenie sprzętowe, ja to później naprawię w następnym parcie. Bo mnie słychać, a widzę, że bohaterów i strzałów. Tony, what happened? Did you find the guys who hit us at the restaurant? Sometimes I can't tell the difference between a fruit and a vegetable. Taki uroki system Windows XP. Jesus Christ, what is this place? I gotta get out of here. Mam tylko 3 giga ramu, dlatego nie chcę się bawić w zmianę. O, 1,7 leży. Widzę, kiedyś miałem 7 i działało to ładnie, ale... No zobaczę, może zmienię system. Będzie mieć problem z nikami. Jackie, over here! Schowaj się. Jesus Christ, Jackie, we thought you was dead. What happened back there? Oj tam, oj tam. I handle things. Like I always do. What the hell's going on, Tony? Zjadałem im serca. Hell if I know, boss. Normal. Look, we gotta get out of here. You go in your limo and I'll go ride in the car with Vinny. He busted up a couple of ribs, but he's gonna be fine. Dobra, to w tym momencie kończymy naprawdę w tym filmiku. Będę powyżej 20 minut odcinek, to myślę, że takie odcinki są w sam raz. You can't stop. That's all you think about. Like I said, it consumes you. Tego nie tłumaczę, nie mówię o fule, ponieważ kto będzie chciał, to po prostu przeczytaj, będzie znał ją. Gritted my teeth and kept it buried. Oh, now it's back. And I can feel what it's doing to me. So, I guess setting you up with the twins didn't go so good, huh? No, jedno zostało right, Vin. Now, can you tell me what the fuck just happened? I don't know. I saw some weird-looking guy had a limp. It was crazy. Like, one minute he's there, the next minute the guy just fucking disappears. I don't know. I must have hit my head or something. Look, anyways, Jimmy says he's got a lead on the crew that hit us. Good. I'll find Jimmy. Tell him to meet me in my office. I'm gonna head upstairs. Yeah, sure. Whatever you need, Jackie. Robić najazd na nich. Dobra, to by było tyle w pierwszym odcinku. Zagrajmy w Darkness 2. Do zobaczenia już teraz naprawdę. Trzymajcie się.